Jeden z 10 to bez dwóch zdań jeden z najbardziej epickich programów w historii telewizji. Bez sztuczności pan Wodzianek, tylko studio, uczestnicy i uroczy pan dziadek. Emitowany na TVP od setek tysięcy lat, dostarcza wiele hecy i radości. No i właśnie, bo ostatnim z uczestników do dziś nie milkną tabloidy. Artur Baranowski zdobył 803 punkty i ustanowił nowy rekord programu. Co ciekawe, Artur nie wygląda jak Artur, nie zachowuje się jak baran. Jest iluminatą o najwyższym poziomie wtajemniczenia i zna odpowiedź na każde pytanie wszechświata. To wszystko wieńczy jego twarz jak ten gigachat wersji GPT i gdyby tak tylko był człowiekiem, to zabrałbym go do siebie pograć w Scrabble. Mirabelka stała się prawdziwą gwiazdą memów i sama nie może uwierzyć w to, co się odwaliło. Podobno mimika jego buźki nie zmieniła się ani o trochę, lecz legenda głosi, że uśmiechnie się zią w końcu, jak tylko pobije swój następny rekord. Artur Baranowski pochodzi ze Śliwnik i zajmuje się ekonomią. W programie 1 z 10 odpowiedział na 48 pytań, które dały mu 773 punkty. Kolejne 30 uzyskał za niewykorzystane szanse, czyli możliwość popełnienia błędu. Poprzedni rekordzista Tomasz Orzechowski wasz orzech sobie wyrwał w związku spadku na podium. Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą, powiedział podczas pasma poprawnych odpowiedzi Tadeusz Sznuki. Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą, ale proszę bardzo. Na koniec prowadzący dodał, to są wszystkie pytania, jakie mogłem panu zadać. I to są wszystkie pytania, jakie mogłem panu zadać. Pan Artur wygrał, ma 773 punkty, ale za 3 zachowane szanse dostanie jeszcze 30 punktów. No cóż, miejmy nadzieję, że pan Artur weźmie wszelkie złotego świata na siebie i uratuje ludzkość przed zagładą. Proszę na siebie, proszę na siebie. Niestety, jak mówią nam portale wszelkiej maści, ten miał nie dotrzeć na plan wielkiego finału. Podobno jego samochód doznał awarii i bidulek nie zdążyłby na całe przedsięwzięcie. Szkoda. Teraz zachodzi pytanie, kto bardziej dostał po dupie przez ten niefart? Pan Artur, który stracił okazję, aby walczyć o główną nagrodę? Czy telewizja TVP nie stająca na wysokości zadania? Bo bez jaj, żeby takiej personie jak Artek nie załatwić osobistej podwózki, razem z szoferem i laskami w bikini, to już naprawdę szczyt braku odpowiedzialności z kropką na końcu, szanowni państwo. Widocznie na tle tych wszystkich pseudogwiazdeczek nie zasługujemy na prawdziwego bohatera. Trudno, ale ja myślę, że spokojnie mógłby przyjąć pałeczkę po panu prowadzącym. Chłop znałby już treść na pytanie, które dopiero miał w planach zadać. Odpowiedzi już nie wspomnę, gdyż ta dotarła do niego szybciej niż SMS od twojej kobiety na imprezie. Swojego niezadowolenia nie kryli również internauci a propos całej tej imby. Na profilu programu w mediach społecznościowych wylała się dość spora fala gówna na wietrze. Finał do powtórki, bez mistrza to nie ma sensu, dla takiego historycznego zawodnika powinno się przełożyć nagranie. To prawda, dla takiej legendy kina akcji powinno przełożyć się całe uniwersum. Z drugiej mańki byłby to taki trochę brak szacunku dla innych zawodników, bo nie bez jakiej racji dla jednego faceta mają przełożyć program. Reszta graczy w inne dni nie będzie miała czasu, ni też chęci, więc o czym my w ogóle gadamy? Nie da się dogodzić każdemu, szanowni państwo. Winny Morawiecki, Tadeusz Sznuki, ten kasztan, co zarządza TVP. A dla pana Artura ewentualnie prosiłbym o publiczne przeprosiny, jakąś bombonierkę z kopertą, za to, że nie dotarł bezpiecznie na plan teledysku. Ci rzecz jasna odnieśli się do wszystkiego na swoim Facebooku. Tu cytuję, szanowni państwo, tu cytuję. Szanowni państwo, ogromnie żałujemy, że pan Artur Baranowski, który zdobył w 19 odcinku 140 edycji programu 1 z 10 rekordowe 803 punkty, nie pojawił się na nagraniu wielkiego finału 140 edycji programu. O swojej nieobecności poinformował nas telefonicznie w dniu nagrania. Wszyscy zawodnicy są informowani, że w przypadku niestawienia się na nagrania tracą możliwość uczestnictwa w wielkim finale. W prawie 30-letniej historii programu takie nagłe nieobecności miały miejsce wielokrotnie, choćby jesienią ubiegłego roku, kiedy również wielki finał został rozstrzygnięty wśród 9 zawodników. Pan Artur Baranowski zgodnie z regulaminem programu wygrał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za zdobycie największej liczby punktów 140 edycji. Koniec cytatu. Pragnę na chwilę odtworzyć słynne już dzieło literackie pana Artura i Tadiego. Biorę na siebie, bo tak 40 razy miała powtarzać Mirabelka dzisiejszego programu. Proszę na siebie. Dobrze. Na siebie proszę. Europa i... Proszę na siebie. Proszę na siebie. Język polski. Na siebie proszę. Do tego ta mimika twarzy, a właściwie brak jakiejkolwiek mimiki twarzy dodaje szczypty do widowiska. Czuję się wówczas jak podczas oglądania jakiegoś filmu amerykańskiego, gdzie na końcu przygody czeka na nas główny boss. Ten dobry patrzy mu zawsze w oczy i gada o tym, jak bardzo dostanie zaraz oklep po dupie. I nie sugeruję, że pan Tomasz to ten zły, no ale na potrzeby dzisiejszej hecy niech tak będzie. Zresztą on również zastanawia się nad ukrytymi zdolnościami Baranowskiego. Nie jeden historyk, biolog, a nawet fan piłki nożnej może mu wylizać kłaczki z pępka. Spójrzmy też w prawie prawdzie w oczy. Pytań było zaledwie 40. Bóg wie, na ile by odpowiedział, jakby kontynuowano zabawę. Może w końcu wyjawi nam prawdę na temat zaginionej Atlantydy albo słynnej afery końskiej w uniwersum Artura Szpilki. Może to on będzie pierwszą osobą, którą ujrzymy po śmierci i z któremu z grzechów zmuszeni będziemy się tłumaczyć. Może to on zawstydzi w końcu Turbo de Momena i zapełni Stadion Narodowy w walce na fejmie. Ciul wi, do całej dyskusji dołączyli nawet sąsiedzi Artura ze wspólnej wioski. Jak podaje sołtys wsi Włodzimierz Pietruszewski, 28-latek jest bardzo skromny i spokojny. Wszyscy są z niego dumni i chętnie zapraszają na herbatę zimową porą, letnią już nie. Z kolei sąsiedzi przyznali, że rekordzista faktycznie nie mógł zjawić się w finale z przyczyn losowych. Odcinki były nagrywane wcześniej, ale dopiero teraz trafił do telewizji. Artur bardzo chciał wziąć udział w wielkim finale, bo przecież miał ogromne szanse na główną nagrodę. Zły los pokrzyżował mu jednak plany. To był dla niego wielki stres. Wiemy, że wszystko było nagrywane w sobotę, zanim jeszcze stał się popularny w całym kraju. Powiedzieli w rozmowie z portalem Świat Gwiazd. Artur miał również zaszyć się w domu rodziców i unikać wychodzenia do ludzi. I można doszukiwać się miliona teorii w tej kwestii, ale prawda jest taka, że cała ta popularność dała mu też lekko po psychice. Wiecie, jesteście zwykłym gościem z małej miejscowości i postanowiliście przeżyć coś nowego w waszym smutnym życiu. Zgłaszacie się do programu, odpowiadacie na pytania, a tu nagle wasza kamienna twarz pojawia się na największych portalach w kraju smutku i rozpaczy. Wszyscy o tobie plotkują, a ty jedyne co chciałeś to pogadać z Tadeuszem o dupie i Marynie. A najlepsze to okazały się kadry, gdzie widać trzech uczestników. Widać, że byli znudzeni całym przedsięwzięciem i najchętniej zatkaliby mu usta łamiszczenką z Etetiedi. Przyszedł, przejął cały show i wyszedł. Jak to powiedział jeden z internautów, gdy nauczycielka powiedziała gościowi, nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, on to przyjął jako wyzwanie. Koniec cytatu. Podobała mi się również postawa pana Tadeusza. Nieugięty w emocjach ani razu nie pokusi się o odpalenie racy ku zwycięstwu. Zobaczmy resztę wpisów pod nagraniem na kanale TVP. Wydaje mi się, że pan Artur nawet znał swoje imię przed narodzinami. Pozostali uczestnicy też w pewnym stopniu przejdą do historii. Walczyli z panem Arturem i zachowali szansę. Sztuczna inteligencja boi się, że pan Artur ją zastąpi. Niesamowite. Podejrzewam, że zwycięzca ma fenomenalną pamięć. Co raz usłyszy czy przeczyta, to pamięta. Przeciętny człowiek szybko zapomina. Gość wygląda jak z innej planety. Nieziemska wiedza. Może być mistrzem wszystkich teleturniej. Gdy raper śpiewa mordo wiesz o co chodzi, to pan Artur jako jedyny wie o co chodzi. Gdyby kiedyś internet miał przestać istnieć, to ten gość będzie potrzebny jako kopia zapasowa. Powinien mieć własną ochronę. To prawda, z taką umiejętnością przyswajania danych facet może mieć problem i zaraz po bułki do sklepu. Nikt nie wie, kiedy za winkla wyskoczą faceci w czerni, by zrobić z gościem co należy. Chociaż pan wszechwiedzący i w tej materii posiada wszelką wiedzę i skonstruował już machinę czasu do innego wymiaru. Machina ta pozwoli mu ukryć się przed złowrogimi jednostkami, którzy chcą przyjąć kontrolę nad jego umysłem. Aż mam przed oczami tego dziadka z Rick and Morty, który wynajduje takie cuda na kiju, że taki Arturek z ziemskiego uniwersum spokojnie może robić u niego na etat. Albo na odwrót. Sytuacja podobna jak z przyjęciem pałeczki pana prowadzącego. Co ciekawe, nawet Chat GPT nie do końca ogarnia, kim jest ten koleś. Grzecznie spytałem, czy może podać mi informacje o tej jednostce, a odpowiedzi do dziś się nie doczekałem. Ale co zrobić? To nie zaginiona Atlantyda, a nieco poważniejsze już przedsięwzięcie. Ciekawi mnie, jak u niego wyglądają sprawy sercowe. Kochanie, co się stało? Domyśl się. Ależ skarbie, domyśliłem się już dawno. Wiem, dlatego mnie tym wkurwiasz. Misiu, to również wyczytałem z głębi twoich oczu. Nawet premierę tego odcinka przewidział na dzień dzisiejszy. Obczaj odcinek o Szymonie Hołowni, bo ten również jest niezwykle kozacki. Naprawdę jest taki dobry, że nawet nie zdajecie z tego sprawy chyba.